Niebieskie krowy. Łotewska niebieska. W poszukiwaniu starych raz domowych zawędrowaliśmy na malownicze Podlasie. I rzeczywiście jest tu pięknie sielsko i malowniczo, wręcz wymarzona okolica do hodowli starych raz rodzimych. Drewniane domy i płoty, przepiękne ogrody ze starymi odmianami kwiatów, na przykład daliami, sprawiają, że wszędzie można się spodziewać prymitywnych ras. I znaleźliśmy krowy niebieskie, a tak naprawdę łotewską niebieską. Pochodzą one z Łotwy, do nas przywędrowały prawdopodobnie z terenu Litwy. Na świecie ta rasa bydła prawie wyginęła. Jest ponad 100 sztuk czysto rasowych zwierząt. Co ciekawe, kolor, od którego wzięły nazwę krowy niebieskie, jest w rzeczywistości szaro-niebieski. Jest to kolor dominujący, więc cielaki zwykle wychodzą niebieskie po buchajach w różnych kolorach. Krąży kilka legend, skąd wzięły się te krowy. Jedna mówi, że były to zwierzęta morskie. Bogini morza ofiarowała kilka sztuk rodzinom rybaków, którzy utonęli na morzu. Są to zwierzęta o użytkowności mleczno-mięsnej, ale dają, jak na zwierzęta kombinowane, bardzo dużo dobrego gatunkowo mleka, zawierającego 4,5% tłuszczu oraz białka około 4%. Krowy tej rasy rozdają się około trzeciej laktacji, potrafią wtedy dać nawet 30 litrów mleka dziennie. Z 10 litrów mleka tej rasy można uzyskać 3 kg twarogu. W tym gospodarstwie są 3 krowy niebieskie, jedna białogrzbieta, jedna czerwona i kilka krów, jak nazywa właściciel, białogłowych. A przed nami właśnie taka krowa białogłowa. Ponoć jest bardzo dobrą dójką, daje dużo dobrego gatunkowo mleka. Na kwiatowej łące pasie się krowa białogrzbieta, również należąca do tego gospodarstwa. Bydło białogrzbiete nieraz pojawiało się na tym kanale. Jest to polska rodzima rasa bydła o użytkowności kombinowanej. Obecnie cieszy się coraz większą popularnością. Teraz odwiedzimy ostatnie krowy w tym gospodarstwie. Dwie sztuki niebieskie i jedną białogłową. Druga niebieska. I trzecia niebieska, która jest mało niebieska, ale za to ma bardzo nerwowy charakter. Dlatego zostawiliśmy ją w spokoju. Krowy w tym gospodarstwie są palikowane, czyli mają długie łańcuchy i są one przepinane na nową trawę, kiedy wyjedzą już wszystko wokół siebie. Na wieczór są zganiane do obory. Białogłowa z cielakiem. A w drodze powrotnej do gospodarstwa towarzyszył nam perlik. I dzikie. Coś dzika. Kaczor. No i chyba najlepsza scena z tego gospodarstwa. Bez komentarza. Jedziemy w drugie miejsce, gdzie są te niebieskie zwierzęta. Po drodze przejeżdżamy przez wędrujący most na rzece Narwi. Części tej konstrukcji przewędrowały z Bydgoszczy. Docieramy do następnego gospodarstwa, gdzie najpierw witają nas kozy anglonubijskie, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na mleczność i duże przyrosty mięśni. Mleko tych zwierząt cenione jest ze względu na wysoką jakość i smakowitość. Świetnie nadaje się do wyrobów serów i nie ma charakterystycznego zapachu kóz. Docieramy do wodopoju, gdzie jest stado koni różnych ras i bydło Hereford, ale nadal nigdzie nie widać naszej gwiazdy jałówki niebieskiej.
Ta siwa klacz jest matką tych dwóch srokatych koni. Nie, to jest syn. Teraz córka, bo to iskra jest tam, no tak. Krowy spokojnie odpoczywają w cieniu drzew. A za nimi w wysokiej trawie odpoczywa jałówka niebieska. Zwierzęta tutaj mają do swojej dyspozycji rozległe pastwisko. Widać po nich zrelaksowanie i że są szczęśliwe. Jałówka jest bardzo ufna w stosunku do człowieka. Od razu dała mi się pogłaskać, nie uciekała. Rasa ta cechuje się dużą odpornością na choroby, szczególnie jest odporna na choroby nóg i racic oraz łatwo dostosowuje się do różnych warunków klimatycznych, nie ma problemu z wycieleniami. W tym czasie kozy przyszły do wodopoju ugasić pragnienie. Codziennie są dojone, z ich mleka powstają pyszne sery. Hierarchia musi być. Wiadomo, kto rządzi. Herefordy to typowa rasa bydła mięsnego. Zwierzęta ruszają w dalszą drogę. Konie postanowiły nas odprowadzić. Wrócimy tutaj wieczorem po sery i dalsze nagrywanie jałówki. Zobaczcie typową zabudowę wsi na Podkarpaciu. Wróciliśmy, przywitała nas para gęsi. Jest około godziny 19, krowy są na popasie. Nasza gwiazda jednak nie chce być filmowana, chowa się za innymi sztukami. Chyba już za dużo dzisiaj blasków i fleszy. Ale za to inne krowy mają parcie na szkło. Na dziś wystarczy filmowania. Zostawiamy zwierzęta, niech się pasą. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Tak się filmuje krowy.